Hej moi drodzy, ja dzisiaj chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat refleksoterapii. Co to jest za metoda, co możemy uzyskać robiąc sobie takie zabiegi. Kilka zdań na temat tego, skąd pochodzi ta metoda. Jest to metoda już stosowana kilka tysięcy lat przed naszą erą. W starożytności w grobowcach znaleziono właśnie takie malunki, które świadczyło o tym, że już w tamtych czasach stosowali na dworze króla takie zabiegi. Generalnie refleksoterapia później została bardziej opracowana przez osobę, która się nazywała Eunice Ingham. Osoba ta jakby poszerzyła wiedzę na temat refleksoterapii, na temat właśnie tego uciskania pewnych punktów na ciele. I zobaczyła, że to jest tak bardzo skuteczne, że zrezygnowała w ogóle z wykonywania swojego zawodu, a pracowała w szpitalu i postanowiła założyć swoją własną działalność, która się będzie opierać na tej metodzie refleksoterapii, ponieważ zauważyła, że to są niesamowite efekty, szybkie efekty i właśnie się tego później trzymała. Refleksoterapia jest to metoda, która jakby w sposób całościowy postrzega daną osobę, daną jednostkę. Jakby sobie wyobraźcie człowieka, którego leczymy nie tylko właśnie na poziomie fizycznym, ale również na poziomie właśnie duchowym i otwieramy mu te właśnie wszystkie zablokowane elementy, które się znajdują w ciele. I poprzez to właśnie docieramy również do głębszych warstw ciała, tak? Czyli do ducha, do umysłu. To wszystko się zaczyna otwierać, działać razem w harmonii. I jest to naprawdę świetna metoda do tego, żeby również pozbyć się depresji, lęków i różnych innych takich właśnie rzeczy, które często dolegają nam w tym świecie. Podczas zabiegu stymulowane są i regulowane jakby te wszystkie siły, ponieważ ta siła jest to siła chi, siła życiowa, tak? Jeśli ona jest mocna, jeśli ona jest biegnie i daje nam tyle, ile powinna, wtedy nasze ciało nie choruje. Jeśli są zastane jakieś elementy w naszym ciele, czyli są jakby zablokowane te punkty meridianowe, tak? Czyli te punkty, które biegną wzdłuż naszego ciała. Tam jest ich naprawdę mnóstwo tych punktów. Jeśli któryś punkt, któryś meridian jest zablokowany, czyli to znaczy, że ta energia nie płynie tak, jak powinna, że ona jakby nie krąży, ona nie dotlenia tych organów. Zależy oczywiście, w którym momencie to jest zablokowane. Natomiast podczas tego masowania, uciskania tych punktów, odblokowujemy te wszystkie meridiany. Dopływ energetyczny do naszych organów, do naszych układów się reguluje, tak? Jest to energia, która została zablokowana poprzez daną sytuację w naszym ciele, na przykład poprzez strach, poprzez lęk, na przykład nerki, tak? Tam są emocje, które się wiążą właśnie z tym. Strach jest w płucach. Te wszystkie energie trzeba odblokować, żeby te właśnie organy na poziomie fizycznym, żeby one dobrze pracowały, żeby one dobrze funkcjonowały, żeby one były jakby pełną siłą swoją pracowały. Wtedy nie ma na poziomie fizycznym tych chorób i schorzeń różnego rodzaju. Oczywiście refleksoterapia może być stosowana w każdym wieku, niezależnie od tego, czy ktoś jest starszy, czy ktoś jest mały. Dzieciom nawet polecam zawsze, jak ząbkują, to mówię rodzicom, żeby również wymasowali odpowiednie części na nodze, na palcach. Wtedy to pomaga. Często właśnie osoby z reumatyzmem, z bólem kręgosłupa również odczuwają już po pierwszym zabiegu znaczną ulgę w bólu, dlatego że na przykład jeśli ja robię taki zabieg masując pewne punkty na stopie, są to refleksy, są to odbicia całego naszego organizmu na stopie. Tam mamy całą mapę naszego ciała i w momencie, kiedy ja to rozmasowuję, właśnie to, co powiedziałam wcześniej, poprawia się krążenie, poprawia się jakby ta energia, która przepływa przez nasz organizm i dotlenia, ukrwienie się tych organów zwiększa przepływ substancji odżywczych i tak dalej, to wszystko zaczyna lepiej pracować. I w momencie, kiedy na przykład jest ból przy kręgosłupie, czy jakieś takie schorzenia, wiecie, dolegliwości, które są bólowe, ja poprzez naciskanie odpowiednich punktów na stopie pomijam ten moment bólu przy kręgosłupie, powiedzmy, tak, nie dotykam, nie uciskam bezpośrednio tego punktu, który sprawia ból, czy tego mięśnia, tylko właśnie znajduję refleks na stopie. I w tym momencie jakby
No jest to lepsze ze względu na to, że no nie, jest, nie daje tego cierpienia, tak? Nie daje tego momentu bólu. Sama wiem po sobie, że masowanie kręgosłupa podczas bólu, jaki tam występuje, czy gdzieś uwiera, coś jest po prostu zastane, jakaś energia, nie jest do końca komfortowe. Więc tutaj jakby zostawiam to miejsce bólowe, natomiast znajduję miejsce właśnie to w refleksie na stopie i tam rozmasowuję, tam się na tym skupiam. I tak rozmasowuję wszystko, ponieważ coś prowadzi do czegoś. To nie jest tak, że ja tylko skupiam się na danym organie. I tak jak powiedziałam, refleksoterapia jest holistycznym podejściem do człowieka. Oczywiście, jeśli następują jakieś objawy już w ciele, czyli są jakieś symptomy już zapowiadające daną dolegliwość, to również można to cofnąć. Jest to bardzo świetna właśnie metoda, bezbolesna, bezinwazyjna właśnie na to, żeby cofnąć jakieś schorzenie. Celem refleksoterapeuty jest to, aby dana osoba odzyskała tą równowagę, tak? Poprzez oddziaływanie moje na refleksy jego na stopie, ten człowiek odzyskuje tą homeostazę, tak? Czyli tą równowagę, ten balans właśnie w swoim ciele i nie tylko na poziomie fizycznym, tak jak powiedziałam, czyli uzyskuje on spokój umysłowy, spokój w sercu, tak? Jakby duchowe doznania też oczywiście tutaj towarzyszą. To wszystko się dzieje na wszystkich poziomach, nie tylko właśnie, tak jak powiedziałam, na fizycznym. Terapeuta tylko pomaga w naturalny sposób uzyskać dostęp do organizmu do samoleczenia, bo tak jak wiecie, jeśli organizm nie ma żadnych zaburzeń, jest energetyka odpowiednia, nie ma właśnie blokad, które mogą powstać w związku z traumami czy z jakimiś innymi zaburzeniami na tle fizycznym również, no to wtedy on jest zablokowany, nie ma tego przepływu, nie ma tej synchronizacji, harmonii. Natomiast jeśli ja odblokowuję te kanały energetyczne, wtedy się wszystko poprawia i organizm sam się leczy. Ja jestem tylko narzędziem, ja tylko pomagam temu organizmowi właśnie, pomagam mu odblokować te zastane punkty energetyczne, tą energię zastaną. I później sam organizm się regeneruje. Właśnie to jest tym najcudowniejsze, że właśnie to tak działa. Czyli to działamy na wszystkich poziomach, na fizycznym, psychicznym, duchowym, umysłowym. Naprawdę niesamowite działanie już po jednym takim seansie można odczuć. Oczywiście są naprawdę takie przewlekłe gdzieś tam dolegliwości, gdzie no, trzeba wykonać tych zabiegów troszkę więcej, bo no, nie jestem w stanie za pierwszym razem wszystkiego zrobić, ale i tak jest dużo lepsze samopoczucie. Ta energia zaczyna krążyć tak, jak powinna. Więc to też zależy od stanu, w jakim oczywiście człowiek przyjdzie. Czy on sobie to zaniedbał, jak długo to trwa i tak dalej. Natomiast bardzo polecam te zabiegi, to jest naprawdę cudowne, magiczne wręcz doznanie. Wystarczy wiedzieć, w którym momencie ucisnąć, w jaki sposób ucisnąć, gdzie rozmasować, żeby właśnie tą energię poruszyć, żeby odzyskać równowagę, czyli homeostazę. To tyle na dzisiaj. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie pod postem lub na maila. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Hej!